bardzo dziękuję za nominację. Jest to jakieś wyróżnienie. Widocznie jestem cały czas bardzo interesująca dla tego jury. Nie, jakoś się nie przejmuję. Nagroda jak każda inna. Dobra, zła. Czy to ma jakieś znaczenie? Trzeba robić swoje po prostu w życiu i wytyczyć sobie gdzieś tam nowe cele i sobie kroczek po kroczku. A wiadomo, w każdy film to jest ryzyko, każda rola to jest ryzyko, ale tylko ten, co siedzi na kanapie i nic nie robi, tak mu łatwo jest krytykować, a ten, który stara się, wychodzi, czasami mniej wychodzi. Jednemu się będzie podobało, drugiego mniej. Wkręceni dwa jest filmem, który rzeszy ludzi się spodobał, a części pewnie się środowisku się nie podoba i każdy ma do tego prawo. Trzeba robić i takie filmy, i takie, żeby każdy miał możliwość znalezienia czegoś dla siebie. I dlatego nasz teatr na przykład gra sztuki komediowe, które też przez niektórych nie są uznawane, a jednak mamy zawsze komplet na widowni, a nawet nadkomplet, bo często jest sprzedane wszystkie wejściówki. I to, co jest takim moim wnioskiem osobistym, to jest to, że ludzie dzisiaj po prostu potrzebują się śmiać. I kiedy to jest podane ze smakiem, na wysokim poziomie, to dlaczego nie? To nie jest żaden gorszy gatunek, komedia. Ja uwielbiam grać komedię i uwielbiam sprawiać, żeby ludzie się uśmiechali.